Witajcie moi kochani, dziś po grubo ponad roku przerwy pokażę Wam kolejny katalog LEGO. Tym razem będzie to katalog z 1999 roku. Poprzedni przegląd zebrał sporo wyświetleń, troszeczkę pozytywnych ocen i komentarzy, ale przez swoją długość wielu znudził, przez co średni czas oglądania jest gorzej niż tragiczny. W tym filmie postaram się to zmienić, także trzymajcie kciuki, zaczynamy. Jak widzicie, format katalogu od wielu lat jest niezmienny. Katalogi różnią się jedynie ważnością oferty. Kiedyś katalog był całoroczny, obecnie wydawany jest co pół roku. I tu ciekawostka, katalog z 99 ma tylko 56 stron, a aktualny z 2015 116. Z przodu mamy ilustrację, na której widzimy ludziki z różnych serii walczące z mecha, Godzilla, smoko, ptakiem. Just imagine. Na pierwszych stronach mamy kilka sentencji na temat wyobraźni i zabawy. Wszystkie motywy LEGO odpowiadają doskonale dziecięcej formie zabawy, ponieważ składają się z części i modułów, które można łączyć na różne sposoby w zależności od odgrywanej scenki czy zabawy. Ofertę rozpoczynają zabawki z serii LEGO Primo, seria dla najmłodszych, którzy dopiero poznają świat. Zabawki piszczą, grzechoczą, grają, pływają, plują wodą, ale co najważniejsze, są bezpieczne dla naszych małych odkrywców. Następnie zestawy z serii LEGO Duplo, klocki dla nieco starszych dzieci, które zaczynają już tworzyć historyjki i scenki podczas zabawy z wykorzystaniem dołączonych figurek ludzi bądź zwierząt. A tu mamy jedną z pierwszych serii na licencji, seria z Kubusiem Puchatkiem. Tutaj zestawy Duplo o tematyce miejskiej. Na stronie 16 tematyka wiejska i Dziki Zachód, a na stronie 17 pociągi i zwierzątka. Doszliśmy właśnie do właściwych klocków LEGO, seria Basic, złożona z podstawowych elementów. Obecnie seria ta nazywa się LEGO Classic. Z brzegu mamy reklamę gadżetów, takich jak stół do zabawy, silniczki, a także przyrząd do rozdzielania klocków. Seria skierowana do dziewczynek, LEGO Belleville, miłość w czasach średniowiecza, księżniczki, książęta, królowie i czarownice, a wszystko przepełnione różem i ogólną słodyczą. Kontynuacja serii, tym razem beztroskie luksusowe wakacje i pierwsze zestawy z LEGO Scala. Seria Barbie podobna, w której więcej jest ubranych niż klocków. Tutaj pojawiły się konie i małe sprostowanie. Ten pan nie ma łat na swetrze, a ta pani nie ma szramy na policzku. To po prostu moja dziecięca inwencja twórcza i z tego co mi wiadomo, to nie ostatni easter egg w tym katalogu. I zaczęło się LEGO System i najpopularniejsza seria City. Porównując te modele z obecnymi, szybko można dojść do wniosku, że starsze zestawy były bardzo kanciaste, uboższe kolorystycznie i mniej szczegółowe. Jednakże jest w nich coś, co mnie pociąga, może właśnie to ta prostota, a może po prostu sentyment bierze w górę. Tak czy siak, spójrzcie, jaki ciekawy zestaw, same znaki drogowe. LEGO Spaceport. Seria o wiele fajniejsza niż ich późniejsza, odświeżona wersja. Taką wisienką na torcie tej serii była wyrzutnia rakiet, składająca się z czterech modułów. Posiadała także trzy funkcje dźwiękowe i świecące na czerwono płomienie. Seria Extreme Team, opowiadająca o przygodach kaskaderów. Bardzo miło ją wspominam, mam nawet dwa zestawy z tej serii. Jeden jest widoczny tutaj. Do tej pory nie mogę się zebrać z recenzją tych zestawów, ale jak mnie zachęcicie w komentarzach, to na pewno się nimi zajmę. Seria Rescue opowiada o misjach ratunkowych organizowanych przez specjalną jednostkę służby ratunkowej działającej na terenie LEGO City. Bardzo ciekawy motyw, warty wznowienia. Pociąg. Kiedyś oddzielna seria, teraz podseria City. Bardzo dużo oryginalnych modeli i konstrukcji ozdabiających trasę kolejową.
Dziś ten motyw jest bardzo okrojony. Seria Adventures, kultowa seria LEGO nawiązująca do filmów przygodowych, cieszyła się takim zainteresowaniem jak obecnie Chima bądź Ninjago. Każde dziecko marzyło o świątyni Anubisa bądź o sterowcu. Zazwyczaj dostawało obieży świata bądź władcę dżungli. Ulubiona seria naszego prezydenta Bronisława Komorowskiego, LEGO Ninja, opowiadająca o wojnie między oddziałem czarnych ninja a oddziałem czerwonych, na których czele stoi potężny szogun. Rock Raiders, motyw opowiadający o łamaczach skał, wysyłanych na obcą planetę w poszukiwaniu kryształów energii. Do każdego zestawu dodawany był mały komiks, a tu kolejny pokaz moich talentów. LEGO Insectoids, seria, w której kosmiczne pojazdy przypominały owady. Niektórzy mówią, że Galaxy Squad to odświeżona wersja tej serii. Na stronie 45 reklama Star Wars i Luke z domalowanymi kiełkami. Jak widzicie, kiedyś zestawy z tej serii można było policzyć na palcach jednej ręki, ale wraz z nadchodzącym filmem Mroczne Widmo pojawią się nowe modele, które można będzie zobaczyć w katalogu z roku 2000. Płynnie przechodzimy do LEGO Technic. Tu oferta modeli zwanych przeze mnie hybrydami, pojazdy niby zbudowane z LEGO System, ale konstrukcja i niektóre elementy zapożyczone z LEGO Technic. Tutaj ostatni easter egg w tym katalogu. Doprawiłem chłopakowi wąsy oraz rogi. LEGO Competition, seria znana też jako Cyber Slam, polega na walce między fioletowym i zielonym ludzikiem przy pomocy różnych maszyn i pojazdów. Tutaj dobrze nam znane tradycyjne modele pojazdów z serii Technic. Do większych zestawów dodawane były specjalne ludziki, które zniknęły później z oferty. Jeszcze więcej technicznych pojazdów. A tutaj mamy maszyny dla zaawansowanych już konstruktorów LEGO. Poprzednie modele przy nich to mały pikuś. Na koniec moja ulubiona strona. Na te zestawy najłatwiej było mi naciągnąć rodziców, szczególnie mini zestawy z serii System, które kosztowały tyle co obecne minifigurki. Just Imagine. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Jeżeli jesteś tu nowy, zapraszam na mój kanał. Klikając w planetę wejdziesz do świata klocków LEGO. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi produkcjami, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za uwagę. Trzymaj się. Na razie.